Z tym konkursem przygoda wzięła się stąd, że Żywiecka Biblioteka Samorządowa podała moją kandydaturę do konkursu Województwa Śląskiego i komisja przyznała ten tytuł Bibliotekarz Śląska. Biblioteka Samorządowa sprawuje nadzór merytoryczny nad biblioteką, nad wszystkimi bibliotekami w powiecie żywieckim. Piszemy sprawozdania zawsze z całego roku z swoich działań i biblioteka jakiś nadzór nad tym ma. I widocznie zauważyła, że tych działań jest dużo i one co roku po prostu jakby się powiększają. Ja stawiam przede wszystkim na promocję czytelnictwa, na zaangażowanie jak największej ilości społeczeństwa, użytkowników, czytelników w jakieś te działania, żeby wypromować tą bibliotekę, żeby wiedzieli, że tutaj jest nie tylko przychodzi się po książkę, tylko jeszcze właśnie można korzystać z innych spotkań autorskich. Mamy różne spotkania teraz edukacji regionalnej, gdzie wykorzystujemy zasoby lokalne i myślę, że bardzo chętnie mieszkańcy, ci, którzy dysponują czasem, chętnie korzystają. Dwa programy to ministerialne. W 2005 roku jeden projekt Biblioteka to mój drugi dom, tutaj pracuję, uczę się i mieszkam. Był to projekt z tego projektu pozyskaliśmy pieniążki na zakup mebli bibliotecznych, dwa stanowiska komputerowe, stanowiska, tak samo meble biblioteczne, całe doposażenie. Potem w 2010 roku znowu kolejny program z Ministerstwa Kultury na infrastrukturę bibliotek. Z tego programu zakupiliśmy też meble biblioteczne, wymalowaliśmy pomieszczenie, ekran, kupiliśmy projektor, aby uruchomić czytelnię, gdzie można by było właśnie spotkać się i takie lokalne centrum kultury stworzyć w tej bibliotece, gdzie mieszkańcy, czytelnicy, dzieci mogliby przyjść, nie tylko poczytać książkę, spotkać się z przyjaciółmi, czy z jakimś znanym pisarzem, czy znaną jakąś osobą, aktorem, bo z takimi osobami właśnie tutaj organizujemy takie spotkania. Sama pracuję, sama pozyskuję środki, piszę projekty, realizuję, prowadzę kroniki z wszystkich działań, stronę internetową, biblioteka jest na Facebooku, także trochę tych zadań jest. Oprócz gromadzenia jeszcze książek i opracowywania, udostępniania tych zadań ponadstatutowych, jeszcze te dodatkowe takie działania. Przy tych wszystkich działaniach ma Pani czas na życie prywatne, osobiste? No tak, no musi być tak samo. No, ciągle nie można się właśnie tylko pogrążać w pracę zawodową. Również właśnie jakoś to podołam te zadania i pracy, i obowiązki domowe, to wszystko razem.